Cześć, witajcie, z tej strony Tomi Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, nie jest to porada inwestycyjna i sami odpowiadacie za swoje pieniądze. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób bezpiecznie zarejestrować się i korzystać z polskiej giełdy kryptowalut, która się nazywa BitBay. Jest to film przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z kryptowalutami, jeszcze nie mają konta na BitBayu, chociaż powiem Wam, że niektórym osobom, które już są zarejestrowane, też mogą popatrzeć, zobaczyć, czy faktycznie w prawidłowy sposób zabezpieczyli swoje konto. No dobra, będziemy potrzebowali kartki długopisu oraz jakiegoś smartfona. Najlepiej jakby był jakiś, którego już nie używacie, który leży gdzieś tam w szufladzie, który tylko i wyłącznie będzie służył do zabezpieczenia dwuskładnikowego. Oczywiście można swojego użyć, którego na co dzień używamy, ale lepiej dla bezpieczeństwa takiego maksymalnego, lepiej jest mieć oddzielnego smartfona. No i tak, jesteśmy na stronie głównej naszej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay. Giełda jest polska, w zeszłym roku z powodów prawno-skarbowych musiała z Polski uciec na Maltę, także w tej chwili jest na Malcie zarejestrowana, ale ogólnie jest polska, cała obsługa klienta jest po polsku i na tej giełdzie możemy kupować przede wszystkim za złotówki. To co jest ważne, zwróćcie uwagę tutaj na adres bitbay.net, nie, żeby nie było .com, coś tam innego. Jakiś czas temu były strony, które się podszywały pod BitBaya, no i niestety, no były kłopoty, tak? Dlatego to jest coś, co my sami musimy zawsze sprawdzić. bitbay.net. No i tak, przede wszystkim, jakie kryptowaluty możemy sobie kupić na naszym polskim BitBayu. Jak zjedziemy na dół strony, tutaj mamy wyszczególnione, jest 40 walut, kryptowalut. Tutaj mamy, odejmijmy funta, euro, dolara, złotówkę, czyli zostaje nam 36 kryptowalut. Fajna sprawa jest to, że jest stablecoin USDC, dzięki któremu możemy w razie czego szybko na inną giełdę w ciągu paru minut przenieść nasze środki. Drugą taką sprawą dość istotną to są prowizje za korzystanie, tak? Za korzystanie z giełdy. Prowizje znajdziemy sobie tutaj. Tabela opłat i prowizji. Otwieramy. No i tak. Za wymianę między krypto a krypto, czyli na przykład jeżeli będziemy za Bitcoina kupować, nie wiem, Litecoina, Dasha, cokolwiek innego, to mamy maksymalnie 0,1% od sumy, za którą kupujemy. Także tutaj sobie zjeżdżamy niżej. Zwróćcie uwagę na inną sprawę. Jeżeli handlujemy do walut fiat, czyli do złotówki, dolara, funta i tak dalej, do tradycyjnych, to te opłaty już są zupełnie inne. Tutaj to jest podzielone ze względu na obrót. Powyżej do 1250 euro 0,30 i tak dalej. Tutaj możecie sobie obejrzeć. Czyli im więcej obrotu zrobimy kupując i sprzedając, na przykład w euro, w złotówce i tak dalej, no to po kolei nam się zmniejsza tutaj ta prowizja. Następna rzecz to są wpłaty. Wpłaty kryptowalut nie ma żadnej prowizji, tylko musicie pamiętać, że jak będziecie wpłacać kryptowaluty na giełdę, no to wtedy macie zwykłe opłaty transakcyjne, które są pobierane przy każdej kryptowalucie, tak? No i tak, teraz tak, wypłaty. Tu jest tabela wypłat. Oprócz normalnej opłaty, czyli tego tipa, powiedzmy tak, za wypłacanie kryptowalut, dodatkowo BitBay dolicza do każdej kryptowaluty jakąś tam wartość. I tutaj to też trzeba sobie wszystko
wszystko sprawdzić. Przy przelewach bankowych wypłata 4 zł, wypłata PLN na poczcie od 20 maksymalnie do 120 i tak dalej, i tak dalej. Proponuję to wszystko sobie tutaj przejrzeć. Minimalne wartości wypłat, też jeżeli ktoś by chciał wypłacać jakieś kryptowaluty, na przykład Ethereum 0,01, czyli 1 setna Ethereum to jest minimum, tylko to się nie opłaca, tak, bo jak doliczymy do tego prowizję, no to nam wychodzi, że dwa razy tyle, tak, parę Ethereum, no co innego wtedy. Także z tym warto jest się zapoznać. Ja tutaj nie będę tego szczególnie omawiał, bo po prostu szkoda czasu, tak. No i tak, bierzemy do ręki smartfona, w Google Play wpisujemy Google Authenticator, instalujemy, jest to program do podwójnego zabezpieczenia, typ zabezpieczenia 2FA, czyli oprócz wpisywania loginu i hasła do giełdy, później będziemy jeszcze potrzebowali takiego sześciocyfrowego kodu, który ta aplikacja będzie nam generować. Jeszcze szybko dwa słowa na temat bezpieczeństwa. Przede wszystkim, zanim zaczniecie się rejestrować na jakiejkolwiek w ogóle giełdzie, to traktujcie to tak samo, jakbyście się rejestrowali lub logowali na konto bankowe, tak? Robimy pełne skanowanie komputera antywirusem, żeby się upewnić, że nikt nas nie podgląda, nikt nam nie ukradnie naszych haseł. No i tak, wpisujemy bitbay.net lub możecie ewentualnie skorzystać z linku, który jest na głównej stronie mojego kanału na YouTubie. Tutaj w tym miejscu takie niebieskie B. Także jak tutaj naciśniemy na link, przenosi nas na stronę logowania i rejestracji na Bitbay. Nie mamy konta, w związku z tym klikamy tutaj zarejestruj się. Musimy podać swój adres e-mail. Ja do tego celu mam założony specjalny adres maupa@gmail.com. Zaznaczamy tutaj wszystkie okienka, tak? Zaznaczamy, że nie jestem robotem. Autobusy, pach, pach, pach. Zweryfikuj. Zweryfikowało, naciskamy zarejestruj się. Twoje konto zostało utworzone na twój adres. E-mail została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Czyli teraz tak, musimy wejść na swoją pocztę, na adres, który został podany podczas rejestracji. Dostaliśmy link aktywacyjny. Klikamy, aktywuj konto. I zostaliśmy przeniesieni dalej do strony z rejestracją. Czyli tak, podajemy tutaj nazwę użytkownika, tworzymy sobie hasło, pyk, trzeba hasło jeszcze raz wpisać oczywiście i w tym momencie właśnie bierzemy kartkę i długopis, tak? I zapisujemy sobie, tak jak u mnie jest. To wasza nazwa, tak? Zapisujemy sobie nazwę, zapisujemy sobie hasło. Tutaj podajemy jeszcze kod bezpieczeństwa. Ten kod bezpieczeństwa będzie używany w razie czego, jeżeli byście zapomnieli hasła do swojego konta lub inne problemy, byście chcieli z pomocą techniczną giełdy się skontaktować. Będzie to służyło do uwierzytelnienia, że wy to wy, po prostu. Także wpisujemy sobie jakieś tam hasło, kod od 4 do 6 cyfr. Oczywiście jego też zapisujemy, bo to jest bardzo ważne. Zapisałem sobie. No i dobrze, i klikamy dalej. Obywatelstwo. Tutaj nie kombinujemy nic, ponieważ później będziemy musieli jeszcze się zweryfikować swoimi dokumentami. Także tutaj nic nie kombinujemy. Jeżeli mamy obywatelstwo polskie, to wpisujemy Polska. Jeżeli mamy inne w dokumentach, to wpisujemy inne. Wybierz walutę domyślną. Nas będzie interesował polski złoty. Stwórz konto. Przerzuciło nas w tej chwili do strony logowania. Także będziemy się teraz logować. Według tych danych, które podaliśmy.
Pyk. Zaloguj. Podajemy hasło. Zaznaczamy. Nie jestem robotem. No i musimy tutaj zaznaczyć to, co nam tutaj wypisują. Jakieś dziwne rzeczy, tak? Zaloguj się. No i tak, jesteśmy w tej chwili już na giełdzie. Tak mniej więcej ona wygląda. W tej chwili tutaj jest pokazana para do Bitcoin do Polski złotych. Tutaj wpisujemy, ale to może za chwilkę. Najpierw to, co najważniejsze, czyli zasady bezpieczeństwa. Zaraz włączymy zabezpieczenie dwuetapowe i bez tego absolutnie nic nie wolno robić. No i tak. Nie wiem, czy tak samo będzie u was, jak się pierwszy raz zalogujecie. Tutaj na tym pasku u góry jest napisane: uwaga, drogi użytkowniku, zwiększ poziom bezpieczeństwa swojego konta. Aktywuj Google Authenticator jako główny autoryzacji dwustopniowej. No, trochę może nie po polsku. Nieważne. Dobra, włączamy. Przerzuciło nas na stronę, na której jest opisane, w jaki sposób korzystać z uwierzytelnienia dwuskładnikowego, nie dwuetapowego, dwuskładnikowego. Dzięki Google Authenticator możemy tutaj sobie, i w sumie, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to lepiej to wszystko sobie przeczytajcie. Będziecie wtedy wiedzieli dokładnie, do czego to służy, jak to używać. Może ja źle komuś wytłumaczę, może tego nie zrozumiecie. Także tak to wygląda. Jak już to przeczytacie, to się otwiera w nowej karcie na przeglądarce. Wracamy na stronę giełdy. Gdzie mamy to ustawić? W tym miejscu po prawej stronie, tutaj gdzie jest nasza nazwa użytkownika, klikamy, otwiera nam się takie menu. Ustawienia zabezpieczeń, bezpieczeństwa. Klikamy. No i tak, i w tej chwili mamy tak, weryfikacja dwustopniowa, brak. Tutaj mamy podane aktywne sesje, czyli obecnie z jakiej przeglądarki się zarejestrowaliśmy, korzystamy. Jest podany nasz adres IP, data, przeglądarka i tak dalej, wszystko, tak? Naciskamy Google Authenticator. No i tak, po naciśnięciu tutaj tego suwaka Google Authenticator naciskamy zapisz zmiany. I teraz to, co najważniejsze, pokazuje nam się kod QR, który za chwilę zeskanujemy telefonem, i pokazuje nam się przede wszystkim hasło, kod, seed, jak zwał, tak zwał, nieważne. Najważniejsze jest to, żeby tak, nie robić, broń cię, Panie Boże, zdjęcia telefonem, bo takich rzeczy jak kody, seedy, loginy, hasła, nie robimy nigdy zdjęć, zwłaszcza telefonem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli teraz może wam się wydawać, że to nic takiego, bo powiedzmy zainwestujecie, nie wiem, 100 zł, 200 czy 500 i je stracicie, ale jeżeli na przykład za 2-3 lata będziecie tam już mieli te swoje miliony zarobione, i ktoś na was zaweźmie, haker was weźmie na celownik i wam zhakuje i telefon, i komputer, to ma wszystko, ma klucze do waszego sejfu. Także nie robimy zdjęć, bierzemy kartkę i długopis i przepisujemy sobie to na kartkę. Potem robimy sobie kopię tej kartki, jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Tylko najpierw 5 razy sprawdzamy, czy dobrze zapisaliśmy ten swój kod, tak? No dobrze, to w takim razie, jak już mamy ten kod, jeszcze dodam, że dzięki temu zestawowi liter, cyfr i tak dalej, będziemy mogli później odzyskać to zabezpieczenie na telefonie bez kodu
QR. Jeżeli zmienimy telefon, możemy to zrobić na tablecie, na innym telefonie, wpisując ten zestaw liter i cyfr, odzyskamy dostęp do Google Authenticator. No dobra, w takim razie tak, jeżeli na telefonie już wcześniej, tak jak mówiłem, mamy zainstalowane tą aplikację, włączamy ją, naciskamy na telefonie rozpocznij, wyświetla nam się dodaj konto, aby dodać konto, wybierz jedną z tych opcji i mamy do wyboru ikonkę z aparatem skanuj kod kreskowy lub wpisz otrzymany klucz. Najlepiej będzie dla pewności nacisnąć wpisz otrzymany klucz i wpisać ten klucz nie stąd, nie z ekranu monitora, tylko z kartki, na której go zapisaliśmy. To da nam pewność, że to faktycznie nie pomyliliśmy się i to jest to hasło, ten klucz i nie będzie wtedy problemu. Po wpisaniu tego kodu w telefonie wyświetli nam się pierwsza pozycja, ponieważ możemy dodawać do innych różnych aplikacji, można równie dobrze dzięki Google Authenticator zabezpieczyć sobie dostęp do e-maila, do innych giełd, do różnych rzeczy, do różnych programów, które mają i korzystają z takiego zabezpieczenia. Teraz powiem jeszcze szybciutko dwa słowa na temat korzystania z tego. Tak, na telefonie wyświetla nam się zestaw 6 cyfr. I pod spodem wyświetla się do jakiego programu, do jakiej aplikacji on jest stosowany. U mnie się wyświetlił BitBay Authenticator i mój adres e-mail. I teraz tak, ten kod zmienia się co 8 sekund. On jest ważny przez 8 sekund. Po 8 sekundach wyświetla się nowy. I co? Aha, jedna rzecz, która jest ważna. W telefonie musimy mieć ustawioną koniecznie automatyczną synchronizację czasu z czasem z naszej strefy, w której jesteśmy, czyli z naszą polską strefą. Ponieważ to działa na takiej zasadzie, że co 8 sekund jest zmieniany kod, jeżeli będzie różnica w czasie między czasem rzeczywistym, a czasem, który jest w naszym telefonie, to kod może nam nie działać. Tak więc trzeba zrobić synchronizację czasu. Ja tutaj czekam jeszcze chwilkę, żeby mi przeskoczyło na nowy kod. Mam nowy kod i będę go podawał tutaj, żeby zatwierdzić, że faktycznie jest on przyjęty. 9, 4, 5. Zatwierdź. I wyświetla nam się taka strona. Wyświetliło nam się, że na nasz adres e-mail został wysłany kod autoryzacyjny, żeby potwierdzić, że to my faktycznie tutaj działamy i chcemy sobie włączyć 2FA. Także wchodzimy teraz z powrotem na swoją pocztę, tak? Otwieramy kod autoryzacji, zaznaczamy, kopiuj, wklejamy, zatwierdzamy i już, gotowe. No i tak to wygląda. Przerzuciło nas ponownie do strony z ustawieniami konta. Teraz, żeby to wszystko sprawdzić, najlepiej jest wyjść z tego. Tutaj po prawej stronie naciskamy, otwieramy menu wyloguj. A coś mi się tutaj, chyba słaby internet, coś mam. Zaraz spróbuję coś z tym zrobić. No, udało się. Udało się, także tak. Teraz, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa, czy to wszystko chodzi, to jesteśmy z powrotem na stronie logowania. Zwróćcie uwagę, tak jak wam mówiłem, żeby było w nazwie bitbay.net, żeby to nie było żadne .com, .pl, czy inne jakieś różności, tak? No dobra, tak więc sprawdzamy. Wpisujemy swój adres e-mail lub login, zaloguj, hasło, zaznaczamy nie jestem robotem, musimy tu zaznaczyć u mnie akurat pociągi, nie ma pociągi, hehe, posągi, a co komu po oczach, jak i tak nie widzi. Dobra, weryfikuj, zaloguj się
I teraz jesteśmy proszeni właśnie o kod autoryzacyjny z Google Authenticator. To jest to właśnie, co mamy w telefonie. Czyli tak, bierzemy do ręki telefon, naciskamy na telefonie ikonkę Authenticator i przepisujemy kod, który nam się po prostu tutaj wyświetlił, tak? Pyk. No i wszystko gra, jest, jesteśmy zalogowani, czyli mamy zabezpieczony dostęp do giełdy. Sprawa dalej wygląda tak, żeby, znaczy generalnie wpłacać możemy pieniążki od razu, ale później, żeby wypłacić, będzie potrzebna nam weryfikacja naszej tożsamości, czyli naszych danych. No i sprawa wygląda tak, no teraz jeżeli chcemy do końca mieć pełny dostęp do wpłat-wypłat, musimy przejść KYC, czyli weryfikację naszej tożsamości. Klikamy tutaj, zweryfikuj swoje konto. Wyświetli nam się strona, wybierz rodzaj konta. Wybieramy konto osobiste lub konto firmowe. Jeżeli ktoś chce ogólnie na konto firmowe, to zanim to wszystko zrobicie, o czym tutaj mówię w tym filmie, to jeszcze dokładnie przeczytajcie wszystko, bo firma to jest firma, to są inne tematy, to są sprawy księgowe i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tutaj zajmiemy się konto osobiste, klikamy. No i wszystko po kolei tutaj musimy podawać. Kraj, numer telefonu i tak dalej. Ja tu już nie będę podawał, bo to jest konto demo. Znaczy demo dla was, tak? Żebyście, chcę wam pokazać, jak to wszystko robić. I tu będzie dalej, trzeba będzie zrobić sobie zdjęcie z dowodem osobistym, pewnie z jakąś karteczką napisane Bitbay. Tam wszystkie instrukcje będą, ta weryfikacja będzie trwała parę dni. Ja uważam, że warto jest to zrobić z tego względu, że jeżeli stracicie dostęp do giełdy, a tam będą wasze jakieś pieniądze, czy kryptowaluty, czy nie będziecie mogli znaleźć tych zapisanych kodów, cokolwiek tam się innego stanie, to zawsze w ostateczności możecie pisać do supportu, do obsługi technicznej giełdy. Jeżeli konto jest zweryfikowane, to zawsze będziecie w stanie udowodnić, że to jest wasze konto, bo to są wasze dokumenty, tak, wasze dane podane. Poza tym, z tego co pamiętam, z BitBaya na pewno nie można wypłacić żadnych kryptowalut ani fiat, czyli tradycyjnych pieniędzy, jeżeli nie ma właśnie weryfikacji tożsamości, tak? Także tak to wygląda. No dobra, to jak wszystko, najważniejsze sprawy, czyli bezpieczeństwo, tak, i potwierdzanie swoich danych mamy za sobą, no to teraz o co chodzi w tej giełdzie, tak? Jak tu kupować, jak tu sprzedawać? Może zacznijmy tutaj od początku, tak? Po lewej stronie w tej kolumnie mamy jakieś tam menu, tak? Dashboard, naciskamy. Tutaj mamy podane stany naszego portfela, tak? Także jeżeli wpłacimy, powiedzmy, złotówki, PLN-y, to tutaj nam się pokaże. Tylko od razu wam mówię, żebyście w razie czego nie panikowali. Jeżeli będziecie wpłacać można normalnie przelewem z konta, jakimiś tam innymi różnymi sposobami. Przelew idzie kilka dni, powiedzmy, tak, 2-3 dni, zanim tutaj pojawią się pieniądze, ale dochodzą, nie ma żadnego problemu, tak. Jeżeli byśmy chcieli w inny sposób wpłacić, to możemy na przykład zrobić to w Bitomacie, jeżeli taki jest u nas w mieście. Jak to zrobić, to macie tutaj na moim kanale, tutaj jest film, jak kupić BTC w Bitomacie. Także tak to wygląda. Jest to dosyć łatwe i przyjemne. Tylko musimy pamiętać, że jeżeli kupimy nawet w Bitomacie to BTC i wpłacimy na giełdę, na portfel giełdowy, to jeżeli nie mamy weryfikacji tożsamości, czyli KYC, no to nie będziemy mogli wypłacić tych pieniędzy, tak? Czy pieniędzy, fiatów, czy kryptowalut. Będziemy mogli handlować, ale nie będziemy mogli wypłacić, tak? Tak więc tak wygląda, że tak powiem,
nasz portfel na giełdzie. Jest to troszkę podobne, powiedzmy, jak na koncie bankowym, jak otworzymy, jak mamy kilka kont czy subkonta w jednym banku, to też mamy podane różne, czy waluty, czy różne konta, tak? Następną pozycją jest, powiedzmy tak, tutaj giełda, moje oferty, tak? Portfel. Tutaj i możemy znaleźć adresy, czyli powiedzmy, że klucze publiczne, tak? Dla konkretnych kryptowalut czy numery kont. No tutaj w tym przypadku powiedzmy, że Bitcoin, tak? Bo większość od Bitcoina zaczyna, także jak znaleźć adres Bitcoina, powiedzmy, tak? Do wpłaty, do wypłaty. Tutaj już mamy zaznaczoną wpłatę. Tutaj czytamy, co jest napisane. Zawsze czytamy informacje dodatkowe. Nie myślmy, że wszystko wiemy. Także czytamy, co tutaj jest napisane. Można sobie zaznaczyć, rozumiem, chcę dokonać wpłaty Bitcoina. No i wyświetla nam się w tej chwili adres do wpłaty. Jeżeli z zewnętrznego portfela to chcemy zrobić, czy z Ledgera, czy z papierowego portfela, czy z jakiegokolwiek innego, chcemy wpłacić na tą giełdę Bitcoina, tylko Bitcoina, tak? Pamiętamy, tutaj zaznaczony jest Bitcoin, tutaj jak klikniemy, będziemy mieli złotówki, BCC, BSV, Ethereum, LISK, Litecoin, Monero i tak dalej, tak? I teraz tak, jeżeli na przykład ktoś by chciał z Bitomatu sobie wpłacić, czyli w Bitomacie kupić Bitcoina, to można zrobić sobie telefonem zdjęcie tego kodu QR. Ten kod, który tu widzimy, przedstawiony jest w formie liczb, cyfer, liter, w taki właśnie sposób, tak? I jeżeli to sobie zeskanujemy, możemy pójść do Bitomatu, w Bitomacie przyłożyć do skanera zdjęcie tego kodu i wyświetli nam się ten adres. Oczywiście najlepiej zawsze jest jeszcze sobie go zapisać. To możemy akurat sobie zdjęcie zrobić, bo jak ktoś nam telefon schakuje i będzie chciał nam coś wysłać, to nie ma problemu zawsze, tak? Bardzo chętnie przyjmujemy pieniążki z każdej strony. No tak, i jeżeli chcemy wpłacić złotówki, no to klikamy tutaj. Mamy różne opcje, tak? Mamy przelew bankowy, mamy pocztę. Przez pocztę możemy wpłacać, także tak to wygląda, jak klikniemy. A tutaj małe sprostowanie. Wcześniej mówiłem, że można wpłacać bez KYC, bez potwierdzenia swojej tożsamości. Widocznie musiało się to zmienić w tej chwili, żeby wpłacić czy wypłacić, to musimy mieć KYC zrobione, tak? Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze ewentualnie możemy sobie sprawdzić historię, kiedy co było, jak wpłacane. Tak to wygląda. Tutaj różne, tak jak wcześniej mówiłem, różne, każda kryptowaluta ma swój oddzielny adres, swój oddzielny portfel i trzeba tego bardzo pilnować, tak? Bo jeżeli na przykład będziemy chcieli wpłacić Bitcoina, a podamy, nie daj Bóg, do wpłaty adres Bitcoin Cash, no to będzie katastrofa, tak? Będzie katastrofa, wtedy te środki nam gdzieś tam przepadną. Można jeszcze wpłacać, jeżeli chodzi o fiaty, czyli tradycyjne waluty, w euro, w dolarze, od niedawna w funcie brytyjskim. Ja parę razy korzystałem, chyba ze dwa razy, z wpłaty w euro. Idzie dosyć długo, kilka ładnych dni, do tygodnia czasu nawet. Dodatkowo płynność euro do kryptowalut jest bardzo niska, także ceny nie są dobre, tak więc ja robię tak, że po prostu u siebie w mieście, w kantorze wymieniam po dobrym kursie i wpłacam już jako złotówki, tak. Oprócz tego tutaj na samej giełdzie mamy jeszcze tutaj kantor. Możemy wpłacić sobie euro, dolara czy funta i wymienić w kantorze, ale też przelicznik wcale nie jest fajny, także tego nie polecam. No to by było chyba tyle z takiej podstawowej obsługi, że tak powiem, i wpłacania na giełdę. Pokażę Wam jeszcze szybciutko mniej więcej, jak tutaj się poruszać, tak? Tutaj mamy wykres ceny. Mamy podany wykres ceny. Tu jest akurat do Bitcoin, do złotówki. Możemy sobie zmienić na przykład do dolara, żeby nam pokazywało. Klikamy
i mamy wykres do dolara. Zobaczcie, jaka jest płynność, czyli jak dużo jest zleceń kupna i sprzedaży. Jeżeli są takie kreseczki, jedna po drugiej, czy takie duże przerwy, to znaczy, że nic się nie dzieje, że słabe obroty są, tak? Zwróćcie uwagę tutaj, są ostatnie transakcje. Ostatnia transakcja była 5 minut temu na Bitcoinie, I teraz wrócimy sobie na złotówkę i zobaczcie, ile transakcji idzie na złotówkę. W tej chwili 13 sekund, 22 i tak dalej, co chwilę. Także tutaj jest zupełnie inna płynność, dlatego mówię, na euro pewnie będzie jeszcze gorsza, także, tak to wygląda. Ok, teraz tak, jak już przejdziemy do KYC, wpłacimy sobie powiedzmy złotówki. Tutaj nam się pokaże w tym miejscu, ile mamy złotówek, na przykład 100 zł wpłacimy, no to będziemy mieli tutaj 100 zł. Z tym, że też troszkę cierpliwości, zwykły polski nasz przelew idzie 2-3 dni, zanim go zaksięgują na giełdzie, także cierpliwie trzeba poczekać. I teraz tak, jeżeli chcemy kupić Bitcoina, tutaj mamy zaznaczone, tak, patrzymy, Bitcoin.pln. Tutaj wpisujemy kurs, czyli cena, po jakiej chcemy kupić, tak? Czyli w tej chwili jest 27 700 na przykład, najwyższa oferta kupna. No to wpisujemy sobie 27 701 na przykład. O, już skoczyło tutaj, widzicie, na 5. Myślę, że tutaj jeżeli chcemy kupić, zwłaszcza długoterminowo, to nie ma co się tutaj wszczypać o jakąś tam złotówkę czy trzy, bo to jest znikoma różnica, naprawdę. Także wpisujemy tutaj cenę, wpisujemy ilość, jaką chcemy kupić, lub możemy zaznaczyć tutaj takie dwie jakby monety są, kup wszystko i wtedy nam tą kwotę całą, którą mamy w złotówkach na koncie, tutaj nam pokaże. I tu przeliczy, ile Bitcoina za to będziemy mieli, tak? Ewentualnie możemy sobie wpisać, jeżeli mamy tutaj, nie wiem, na przykład 500 zł, a chcemy na razie kupić za 200, to wpisujemy za 200 zł, tak? Czyli za 200 zł mamy 0,00721 i tak dalej Bitcoina. Naciskamy kup. Oczywiście tutaj nie mam środków żadnych, więc transakcja nie zostanie wpisana w order book, czyli tutaj w tą książkę zleceń, tak to się nazywa. I jeżeli naciśniemy kup, a będą środki, to nasze zlecenie trafi tutaj do tej książki, czyli do tej listy. Tak można też to nazwać. Jeżeli nasza oferta będzie najwyższa, no to wtedy kupimy Bitcoina. Podobnie dzieje się, jeżeli będziemy chcieli go sprzedać. Wpisujemy kurs, ilość, wartość. Jeżeli chcemy wartość, naciskamy zmień. A nie, przepraszam, pomyłka. To tutaj działa, jeżeli chcemy kupić. A tutaj wpisujemy kurs i ilość, ile chcemy sprzedać Bitcoina. Tak? Naciskamy sprzedaż i podobnie się dzieje, trafia zlecenie tutaj do order booka. Jeżeli natomiast nie chcemy tutaj się bawić, żeby kupić jak najtaniej, co do grosza jak najtaniej, możemy nacisnąć sobie tutaj szybka transakcja. Wpisujemy, ile chcemy kupić Bitcoina lub tu zmieniamy, za ile chcemy kupić złotówki, za ile złotówek chcemy kupić Bitcoina, naciskamy kup i wtedy po tej cenie najwyższej, przepraszam, po tej wtedy najniższej ofercie sprzedaży będziemy mieli zakupionego Bitcoina. To będzie trochę, powiedzmy, drożej o ileś tam złotych w porównaniu do tego, jak ręcznie wpiszemy, ale jeżeli długoterminowo chcemy inwestować, to czy my kupimy za 27 650 czy za 27 700, to nie ma różnicy. Nie ma takiej różnicy, bo jeżeli będziemy Bitcoina sprzedawać za rok czy dwa, to te 50 zł to żadna różnica będzie, tak? Także tak to wygląda. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli macie pytania, piszcie pod filmem, postaram się odpowiedzieć, pomóc Wam. No i tyle, trzymajcie się, cześć, hej!